Witam Was bardzo serdecznie, kochani. A teraz, moi drodzy, pozwólcie, że otworzymy już Boże Słowo. Będziemy zagłębiać się w Bożym Słowie. Dwa fragmenty na początek. List do Efezjan, rozdział 6, werset 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I drugi od razu, z drugiego listu do Pawła do Tymoteusza, werset 1, 2 rozdziału. Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Kto ma przed sobą Biblię Warszawską otwartą, ten widzi, że nagłówek w jednym i w drugim przypadku mówi o żołnierzu. W drugim liście do Tymoteusza, zaraz za kilka wersetów dalej, jest mowa o żołnierzu. Tak samo i w liście do Efezjan. To jest jeszcze bardziej jaskrawe, kiedy apostoł Paweł, siedząc najprawdopodobniej w jakimś domu, w jakimś pomieszczeniu, mógł patrzeć na żołnierza. Wiemy o tym, bo jest to list pisany do zboru w Efezie z jego więzienia, czy raczej domowego aresztu. I żołnierz, który go pilnował, pilnował go bardzo solidnie. Bo gdyby więzień uciekł, to żołnierz sam przypłaci to życiem. Więc apostoł Paweł pewnie mógł go obserwować. I w związku z tym później dalej opisuje całą zbroję. Ale ja dzisiaj nie będę poruszał kwestii zbroi. Chcę poruszyć kwestię jednego słowa, które powiela się w obu tych fragmentach. Wzmacniaj się. Wzmacniaj się. Dlaczego masz być mocny? Czy żołnierz dlatego miał być mocny, żeby zaszpanować, że ma takie muskuły? Nie, żeby przeżyć. Żołnierz słaby zginąłby w walce. Tam wtedy była walka wręcz, czyli orężem, mieczem, dzidą. Słaby zginąłby. Więc kiedy apostoł Paweł mówi: w końcu, bracia moi, umacniajcie się, to nie mówi po to, że jest to jakaś opcja, ale tu chodzi o nasze życie. Dlatego chcę dzisiaj jakby zwracać się do samego siebie i każdego z nas z tym apelem, zaraz go rozwinę. Moi drodzy, walka, jak wiemy, to nie walka z człowiekiem, tylko z przeciwnikiem, który jest bardzo groźny. Wiecie, czasem chrześcijanie popełniają dwa błędy. Przeceniając moc diabła i wydaje się im, że on jest tak potężny, że nie są w stanie nic zrobić. Straszny błąd, bo diabeł jest pokonany. Bo diabeł jest pokonany mocą Jezusa. Ale z drugiej strony drugi błąd to jest niedocenianie go i ignorowanie jego działania. A on naprawdę działa. On naprawdę jest niezwykle groźny. Jest niezwykle sprytną i inteligentną, nazwę łagodnie, istotą, która zna twoje słabe punkty i bezwzględnie w nich będzie uderzać. W Ewangelii Jana 10:10 jest napisane, że diabeł przyszedł tylko po to, by kraść, zabijać i wytracać. Czy ukradł ci już coś? Czy diabeł skradł coś z twojego życia już? Może komuś nawet i pieniądze przeznaczone na jakieś tam używki. Może komuś godność, poczucie własnej wartości. Może komuś innemu pokój, radość, spokój sumienia. Ale jeśli tak jest nawet w twoim życiu, to wiedz, że diabeł się nie zatrzyma. Że on nie użali się nad tobą: ojej, biedny chrześcijanin, tyle go już okradłem, już dam mu spokój. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Pójdzie dalej, bo jego celem jest cię zabić. Każdego z nas. Więc zdawajmy sobie sprawę z tego, że diabeł jest przeciwnikiem naszym. Więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy na nowo sobie odświeżyli, to co wiemy, ale odświeżmy sobie to na nowo. Jesteśmy na froncie. Wiemy o tym? Wiemy. Ale czy na co dzień zdajemy sobie sprawę z tego, że trwa wojna? Że w duchowym pojęciu to kule świszczą nam koło głowy non-stop. Bój toczymy, apostoł Paweł mówi dwa wersety dalej. Bój toczymy. Czas teraźniejszy. Bój toczymy, każdy z nas. I co w związku z tym? Jak się zachowuję na tym froncie? Czy zdaję sobie z tego sprawę? Czy walczę? Czy umacniam się? Czy też sobie słodko śpię? Nieświadom zagrożenia, jakie jest wokół mnie.
A tymczasem diabeł, wróg, kawałek po kawałku zajmuje terytorium Twojego serca, czy naszych domów, naszych rodzin, dzieci, żon, mężów, wnuków. Dlatego Biblia mówi: wzmacniaj się. Wzmacniaj się, póki jest czas. Wzmacniaj się, bo to chodzi o Twoje życie. Później na końcu będę mówił, w jaki sposób się mamy wzmacniać. Na razie kwestia konieczności wzmacniania. Wiecie, choć w zasadzie to stale jesteśmy na froncie, taka jest prawda, to jednak są pewne fazy, są pewne etapy, jest nasilenie różne walki. Więc wzmacniajmy się wtedy, kiedy jest na to dogodny i dobry czas, bo nie zawsze tak jest. Zaraz to wytłumaczę, ale otwórzmy sobie drugą księgę Kronik. Tam jest przykład króla Asy. Potem rzekł do Judejczyków, król Asa: rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, opatrzmy w bramy i zawory, dopóki ziemia jest jeszcze nasza. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy 300 tysięcy, z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników. Zobaczcie, król Asa ma chwilę spokoju. Wcześniej były wojny w Izraelu. Król Asa ma chwilę spokoju, widzicie, i on nie postanowił tego spokoju spożytkować na relaks. No wreszcie odpocząć. Wreszcie nacieszyć się tym, że jest spokój. Nie, on się wziął za robotę. On się wziął za infrastrukturę. Zaczął umacniać, zaczął budować twierdze, baszty, bramy, mury, zasuwy, zawory, cokolwiek po to, żeby być przygotowanym na kolejny atak. To jeden kierunek. Drugi kierunek to inwestował w żołnierzy. Czytamy, że tam miał gdzieś chyba około 600 tysięcy doborowych żołnierzy. On wykorzystał ten czas, czas spokoju, aby się przygotować na kolejny atak, który nadszedł niebawem. Następny werset, już kolejny werset ósmy, mówi o tym, że wyruszyło przed nim na niego wojsko, liczniejsze od niego. Ale on był przygotowany. Ale tutaj mała dygresja. Słuchajcie, choć on był mocny, ta różnica w armii nie była aż tak straszna. To on nie polegał na sobie. On polegał na Panu. Czytamy o tym, nie będę tego teraz odczytywał. On mimo tego, że był mocny, polegał na Panu. I to z Bogiem szedł do walki. I Bóg go wspomógł. Moi drodzy, taka dygresja dla nas. Choćbyś się czuł jak mocny. Choćbyś się czuł jak mocny w Bogu. Nigdy nie idź do walki sam. Bo to będzie początek naszej klęski. Nigdy nie walczmy sami, polegając na tym, że już tyle wiemy, że już tyle lat mamy służby z Bogiem, że już jesteśmy tak mocni. Nie zapominajmy, że tylko z Nim możemy zwyciężyć. A więc, kochani, wzmacniajmy się w Panu, dopóki na to mamy czas, dopóki jest dobry czas, dobre okoliczności. Bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Nigdy nie wiemy, kiedy walka wokół nas zawrze z całą mocą i czy nie zostaniemy w niej ranni. To jest taki obraz. Ale wiecie, praktyka jest taka, że wielu ludzi gdzieś nagle może zachorować. Nie jeden może nagle zachorować, mieć wypadek. Różnie bywa. Można, nie wiem, przez wypadek mieć jakąś dysfunkcję, która nie pozwoli nam normalnie funkcjonować. Wiecie, ja znam, osobiście znam takie osoby, które doświadczyły czegoś takiego. Jedne z nich, które były naprawdę mocne w Bogu, miały jakby zapas tego, z czego mogli czerpać. W tym momencie byli pełni zaufania dla Boga, choć nie bardzo nawet mieli możliwość się modlić czy czytać słowo. Ale byli nasączeni Bogiem i po tym wszystkim stali się jeszcze mocniejsi. Ale niestety z nami takich, którzy jako chrześcijanie sobie żyli byle jak. I przyszła jakaś tragedia. A dlatego, że byli słabi. Zero zaufania. Tylko panika. Tylko lęk. Bo skąd wziąć zaufanie? W
takiej sytuacji. Mój drodzy, żołnierz, kiedy zostaje ranny, a kiedy wcześniej był naprawdę mocny, wyćwiczony, organizm taki rześki, ma dużo większe szanse na przeżycie, na wyleczenie się, niż ten, który był ledwie żywy wcześniej, zanim został ranny. Czy kiedyś pewna grupa Breakout dokładnie, śpiewała taką pieśń, piosenkę, zacytuję kilka zdań. Najważniejsze to być silnym. Wicher słabe drzewa łamie, wicher silne drzewa głaszcze. Ktoś mi powie, no co to tu, świecką piosenkę cytować? A czemu nie? W niej wielka mądrość. Zobaczcie, jaka mądrość w tych słowach. Ten sam wicher słabe drzewa złamie. Ten sam wicher silne drzewa tylko pogłaszcze. Myśląc w duchowy sposób, to samo doświadczenie, to samo przeżycie. Silnego tylko wzmocni, a słabego może złamać. Moi drodzy, nie mówię to z teorii. Znam takich z rozumów duszpasterskich, którzy stracili nadzieję, którzy stracili w zasadzie wiarę, którzy są zawiedzeni Bogiem, którzy są obrażeni na Boga, że im zrobił to, a nie zrobił tego, co go oczekiwali. Dlatego, bo przyszła jakaś wichura, a byli słabi, a byli nieprzygotowani na ten cios. To można odnieść do czegokolwiek w naszym życiu. Odniosę to choćby do małżeństw. Moi drodzy, jeśli w waszym małżeństwie, w naszych małżeństwach jesteśmy naprawdę mocni, jeżeli wiemy, że fundamentem naszego życia jest Bóg i wszystko wokół Niego się toczy w naszym małżeństwie, jeśli oczywiście też mądrze funkcjonujemy, inwestując w swoje małżeństwo, rozmawiając o każdej sytuacji i z Bogiem, powtarzam, z Bogiem rozwiązujemy każdą drobną sytuację, to wiecie, kiedy przyjdzie poważniejszy atak, a zawsze on taki przyjdzie, to takie małżeństwo mało że przetrwa, będzie wzmocnione, będzie jeszcze bliższe, jeszcze bardziej będzie się rozumieć. Ale wiecie, kiedy to przyjdzie na tych, którzy Boga ignorowali i żyli byle jak, wielokrotnie nie mogą się pozbierać. I znowu nie mówię tego z teorii, tylko z tego, co się dzieje. Moi drodzy, więc zachęcam, abyśmy naprawdę wykorzystywali czas, który mamy i wzmacniali się. I wzmacniali się w Bogu. Powiedziałem i w jaki sposób wzmacniać to na końcu. A teraz chciałbym powiedzieć, moi drodzy, taką prostą sprawę, że szatan ci nie przeszkodzi. Jeśli zadecydujemy, że będę szukał Pana całym sercem, że będę się wzmacniał w Nim, to szatan nie może nam stanąć na drodze i zabronić nam tego. Nie jest w stanie to zrobić. Ale wiecie, co może zrobić? Zaślepić nas na fakt, że w ogóle to mamy zrobić. Po prostu nas uspać. To może zrobić. I to robi. I to robi z wielkim powodzeniem. Jeśli zadecydujemy, że to chcemy robić, nie powstrzyma nas, ale skutecznie usypia i zapominamy o tym i sobie na froncie śpimy wielokrotnie. Wiecie, wielokrotnie diabeł już niejedno dziecko Boże uspał. Nie mówię, kochani, tutaj o nas tylko, ja mówię bardzo ogólnie o stanie w ogóle chrześcijaństwa. Jak wiele razy diabeł gdzieś szepcze nam do ucha, wszystko jest okej. Śpi spokojnie. Nie musisz tyle czasu spędzać z Nim, z Jezusem. Przecież nie masz tego czasu. Chwila dziennie ci wystarczy. Nie musisz przychodzić na wszystkie modlitwy, na wszystkie spotkania. Tak zajęty jesteś, po co ci to? Nie musisz też brać udziału w małych grupach. Po co ci czas marnować na relacje z innymi? A do kościoła, do zboru w niedzielę, no jak już musisz iść, to może nie każdą, a jak już tak, to przynajmniej się nie wychylaj. Śpij spokojnie. Trochę to uspołcześniłem, ale to jest diabelska sztuczka od pokoleń, od wieków. To zawsze robił. Usypiał lud Boży. Takim sztandarowym przykładem jest historia Samsona i Dalili. Dwa słowa o niej.
Myślę, że dzieci na szkółkach ją poznawają, więc nie będę się zagłębiał w szczegóły, licząc na to, że po prostu ją znamy. Ale Dalila, która jest symbolem po prostu grzechu czy pożądliwości, a w końcu i diabła, który za tym wszystkim stoi. Pamiętacie, co w efekcie zrobiła? Usypiała Samsona na swoich kolanach. Śpi, Samsonku, śpi. Nic złego nie grozi. Wszyscy tak robią. Śpi, Samsonku, wroga nie widać nigdzie. A prawda była taka, że był za progiem. Wiecie, to jest przykład negatywny człowieka, który zamiast umacniać swoje powołanie, do którego był powołany, zaczął sobie flirtować z grzechem. Zamiast się umacniać, zaczął sobie, tak jak powiedziałem, flirtować z grzechem. Myślał cały czas, że ma nad nim kontrolę. Aż w końcu pokochał ten grzech. Pokochał Dalilę i stracił nad tym kontrolę. Jakże wielu chrześcijan w naszym kraju i w ogóle chyba w chrześcijaństwie flirtuje sobie z grzechem. Balansując na jego krawędzi, czasem go nawet przekraczając. A diabeł im szepcze do ucha, wszystko będzie okej. Przecież wszyscy tak robią. Nie musisz się wychylać. Samson zawsze tak myślał. Wstanę, otrząsnę się, zerwię łańcuchy czy pęty, czy powrozy i znowu będę zwycięzcą jak zawsze. Wielu tak funkcjonuje, że powie zerwę się. Otrząsnę się. Po tym filmie, co wczoraj oglądałem, pójdę do zboru, będę uwielbiał, wszystko będzie okej. Otrząsnę się po moim grzesznym myśleniu czy zachowaniu. Zerwę te łańcuchy i będzie znowu wszystko okej. I tak zabawa sobie trwa. Nie wiem, jeśli jest na tym miejscu chociażby jedna osoba, której to dotyczy, to Bóg ci chce powiedzieć, zatrzymaj się w tym. Odrzuć to. Odrzuć to póki czas. I wykorzystaj czas, aby Bóg mógł dać ci całkowitą wolność. I w przypadku Samsona ta zabawa tak trwała, aż do momentu, kiedy wyjawił Dalilie prawdę, bo już nie mógł wytrzymać. I kiedy zasnął na jej kolanach, kiedy zawołała Filistyni nad tobą, jak zawsze, to samo, wyrwę się, otrząsnę. I ten strasznie tragiczny werset, który brzmi, nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Balansowanie na krawędzi grzechu tak się najczęściej kończy, jeśli nie przyjdzie w porę opamiętanie. Klęska, tragedia. Prawda, że Samson jakby dostał z powrotem łaskę. Jego ostatni akt zemsty położył trupem więcej Filistynów niż wszystkie jego ataki. Prawda jest, nawet wymieniony w Pantonie Wiary w liście do Hebrajczyków. Ale tragedia jest tragedią. I nikomu ani sobie jej nie życzę. Siostro, bracie, przyjacielu drogi, jesteśmy na froncie. Wojna wkoło trwa. I albo wiemy o tym i pilnujemy się i wzmacniamy się i walczymy, albo duchowo śpimy. Jeśli się nie obudzimy, to mogą być poważne tarapaty. Bóg mówi, obudź się. Bóg mówi, bądź gorliwy. Bądź gorliwy. Bóg mówi, mam dość twojej letności. I znowu, jeśli chociaż jedna osoba jest na tym miejscu, której to dotyczy, to weźmy to pod uwagę. Lepiej posłuchajmy, kiedy Bóg mówi. Nie prowokujmy go tego, żeby musiał użyć poważniejszych środków. Wiecie, wczoraj przed modlitwą rozmawiałem chwilę z jednym bratem i przekazał mi słowo, które było słowem, które otrzymał w modlitwie. Myślał, że dla siebie, że tylko dla siebie. Ale po modlitwie, kiedy jeszcze raz do niego podszedłem, powiedział, jednak to jest słowo do zboru, możesz go przekazać. Wiecie, jak ono brzmi? Zapisałem. Czy muszę dać ci wojnę, by wzbudzić twoją gorliwość czy żarliwość? Tak Bóg powiedział do naszego brata, a przez niego i do nas. Czy muszę dać ci wojnę, by wzbudzić twoją gorliwość i żarliwość? Czy nie lepiej po prostu słuchać Bożego głosu, który mówi,
To był negatywny przykład. Kogoś, kto zlekceważył sobie, spał zamiast się przygotowywać, zamiast się wzmacniać. Chcę jeszcze użyć przykładu pozytywnego, a później będę mówił o tym, w jaki sposób się wzmacniać. Króciusieńko, bo znowu jest to historia niezwykle dobrze znana. Chodzi o Józefa, tego ze Starego Testamentu, syna Jakuba. Wiemy, że przez wredną intrygę i nienawiść swoich braci o mały włos nie został przez nich zabity, został sprzedany do Egiptu. I tam jako niewolnik, oj, jak to mocne słowo niewolnik w tamtych czasach, bez żadnych praw. W każdej chwili mógł go każdy zabić, niewolnik. Był w domu Potyfara. Ale wiecie, Pan Bóg był z nim, dlatego że on był z Bogiem. Czytamy o Józefie niewiele jest fragmentów, które gdzieś no, wprost mówią o jego relacji z Bogiem. Ale jego życie to potwierdza w całości. Wiecie, same to, że śniły mu się te sny prorocze, to myślę, że nie był przypadek. Myślę, że to był efekt jego relacji z Bogiem. I Potyfar, jego pan, zauważył w nim to coś. To coś. Nie wiem, Potyfar mógł nawet nie wiedzieć, co to w ogóle jest. Ale widział, że to jest inny człowiek. My wiemy, że to była Boża obecność. I tak z niewolnika stał się zarządcą całego jego domu. Wiecie, i wtedy przychodzi jedna z poważniejszych pokus. Ogromna strzała diabelska. Piękna, przypuszczalnie kobieta, żona Potyfara. Wciąż go nagabuje do romansu z nią. A on wciąż odmawia. Jejku, przecież tak daleko od domu, w delegacji służbowej, współcześniając. Nigdy nie widzi. Rodziców nie ma, rodziny nie ma. Nie ma szans, żeby ktokolwiek się dowiedział. No, tylko brać. Tak diabeł mu podpowiadał. Ale słuchajcie, on był mocny. On nie skorzystał, pomimo tego, że ja przypuszczam, studiując tą historię, ja przypuszczam, że on wiedział, czym to się może zakończyć. Że urażona duma pani domu może się skończyć zemstą. I tak się stało. A mimo to on się nie dał złamać. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że był mocny w Bogu. Świadomy, że to, że ta propozycja to jest po prostu strzała, to jest atak. To nie jest tylko słowo jakiejś kobiety, ale to jest atak kogoś, kto jest na froncie. A po drugie, on wiedział, że Bóg go widzi. Niesamowita świadomość. Wiedzieć, że Bóg mnie widzi. Tej świadomości czasem niektórym brakuje. Wiesz, że Bóg naprawdę wszystko widzi? Wiesz, że Bóg widzi ekran twojego smartfona? Zna treść twoich komunikatorów? Zna wszystko. Zna nasze półprawdy, nasze kompromisy. Jakże wielu ludzi by chciało, żeby Bóg na chwilę zamknął oczy albo uszy. Żeby przez chwilę chociaż nie słyszał tego, jak się zachowujemy, jak mówimy, jak czasem się wydzieramy po mężu, żonie, dzieciach, a może pracownikach pracy. Wiecie, brak tej świadomości, że Bóg wszystko widzi i słyszy, powoduje, że luzują powoli hamulce i krok po kroku idziemy dalej. Ale wracamy do Józefa. Józef później wylądował na wiele, wiele lat w więzieniu. A po tym długim pobycie w więzieniu staje przed faraonem, żeby wyjaśnić sny. Wiecie, co to jest za odpowiedzialność? Pomyślcie przez chwilę. Staje przed władcą Egiptu i ma wyjaśnić sny, które zmienią historię Egiptu, zmienią gospodarkę Egiptu, zmienią wszystko. Jakaż odpowiedzialność. Ale wiecie co? On miał już wcześniej jakieś doświadczenie w tym, prawda? Bóg mu dał doświadczenie. Bóg mu dał jakąś próbę wcześniej, jakiś trening wcześniej. To taka dygresja, że wcześniej we więzieniu, kiedy był w malutkiej grupce, może tam było kilka osób, on mógł wyjaśniać sny podczaszemu i piekarzowi. I dokładnie się to spełniło. Wiecie, to taka dygresja a propos tego, co dzieje się u nas ze małymi grupami. To też taki drobny poligon, gdzie możemy ćwiczyć, gdzie możemy próbować naszego wejścia w nasze powołanie, w nasze obdarowanie, w naszą służbę. I tam się uczymy i tam łatwiej popełnić błąd, bo Bóg nas chce użyć na szerszą skalę.
Ale wracając do Józefa, kiedy staje przed Faraonem, zobaczcie, on ogłasza bez cienia wątpliwości rzeczy wagi państwowej. Po jego wykładzie wszystko się zmieniło. Jest tego całkowicie pewien. W ogóle się nie waha. Dlaczego? No po pierwsze, tak jak powiedziałem, Bóg dał mu trening, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że znał Boga, znał Boży głos. A później, nawet nie pytany przez Faraona, sam daje odpowiedzi, sam daje propozycje, co należy zrobić. I to z jaką precyzją? Mówi, 1/5 plonów trzeba odkładać. A skąd wiedział, że 1/5? A nie 1/6 albo 1/4? Taka odwaga, dlatego, że był mocny w Bogu. I wiele lat później, coś, czego może nie dostrzegamy tak bardzo mocno, albo nie skupiamy się na tym, jedna z najpoważniejszych prób, jedna z najcięższych prób, sprawdzian, czy ma siłę, by przebaczyć. Straszne zranienie. Sprawdzian, czy ma siłę przebaczyć. Wiemy, że przeszedł zwycięsko. Przebaczył braciom. Ale wiecie, jak wielu chrześcijan na tym polega? Jak wiele ludzi na tym się zatrzymuje? Może mówią werbalnie, tak, przebaczyłem, ale w sercu jest wciąż ból. Ale w sercu jest wciąż rana. To nie jest przebaczenie. To nie jest przebaczenie z serca według tego, co mówi Biblia. To jest takie życzeniowe. Ogłaszam, że przebaczyłem, ale nic w sercu się nie zmieniło albo i niewiele. Idźmy dalej. Jeśli chodzi o te dwa przykłady, widzimy tą różnicę. Samsona, który sprawę pokpił, który nie szukał Pana, który nie był wierny swojemu powołaniu, flirtował z grzechem, po prostu spał. I zakończyło się to tak, jak zakończyło. No i mocnego Józefa. I tak jak powiedziałem, na końcu, koniec to nie znaczy od 2 minut, ale ostatnia myśl, w jaki sposób? W jaki sposób mamy się umacniać? Wierzę, że wiemy już, że musimy, że chodzi o nasze życie, a teraz w jaki sposób? Więc wróćmy do tekstu. Efezjan 6, rozdział 10, werset. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W potężnej mocy Jego. Cóż to znaczy? Jak słyszymy o potężnej mocy Bożej, co nam przychodzi do głowy? Cuda, znaki, uzdrowienia, zmartwychwskrzeszenia. Ale powiem wam zupełnie, zupełnie nie o to tutaj chodzi. Zupełnie nie to. Tak, to wszystko, cuda muszą towarzyszyć Kościołowi. Prawda. I źle, jeśli nie towarzyszą. Ale nie jako po drodze, w służbie, nie jako cel sam w sobie. Chodzi o coś innego. A więc otwórzmy inne miejsce Bożego Słowa. Pierwszy list do Koryntian 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu. Krzyż. Golgota, dzieło zbawienia, Twoja i moja wolność w Chrystusie, to jest Boża moc i w niej mamy się umacniać. Zobaczcie, jak, jeszcze raz wracam do tekstu z 2 Tymoteusza 2:1, ale z innego przykładu. Tymoteuszu, niech łaska, którą Ci Bóg okazał, będzie dla Ciebie źródłem siły. Co ma być źródłem siły? Łaska. Mowa o krzyżu. Golgota, powrót do fundamentów, świadomość głębi dzieła Chrystusa na krzyżu, mocy Jego świętej krwi, mocy świętej krwi, która ma moc rozprawić się z każdym moim i Twoim grzechem, z każdym przekleństwem. Wczoraj troszkę na modlitwie o tym też było wspomniane. Moc świętej krwi ma moc rozprawić się z siłą potępienia. Jak wielu ludzi żyje w potępieniu, a w Chrystusie nie ma potępienia dla tych, którzy Mu zaufali. Wiecie, to jest tak niesamowite, to jest coś, co mnie wciąż ekscytuje. Tą pieśń również śpiewaliśmy dzisiaj, że dobry jest Bóg, że łaska Jego trwa na wieki, że chociaż my zawodzimy, to Jego łaska trwa na wieki.
chociaż my zawodzimy. To jest niesamowite, kiedy Jego krew nas oczyszcza. Kiedy my pokutujemy, przepraszamy Go, dostajemy znowu świeżą, czystą, niezapisaną kartę. Czyż to jest niesamowite? A kiedy niestety ją znowu zapiszemy jakimś grzechem, jakimś upadkiem, to co? Kiedy znowu przychodzimy i mówimy, Panie, przebacz mi, to znowu dostajemy kolejną, czystą kartę. To jest niesamowite. Bóg patrzy na ciebie i na mnie, kiedy przebacza twoje i moje grzechy, jako na kogoś, który jeszcze nigdy nie zgrzeszył. Całkowicie święty. To jest niesamowite. Moi drodzy, ten obraz syna z historii o synu marnotrawnym wrócił. I co? I co mu ojciec daje? On się spodziewał jakiejś może kary, jakiejś reprymendy, a o to ojciec mówi, oto masz najlepszą szatę, symbol usprawiedliwienia, pierścień, symbol synostwa. Oto masz, żyj w tym, buty. To jest dla ciebie. Moi drodzy, w innym przekładzie ten werset z Efezjan 6:10 brzmi tak. Korzystajcie z mocy naszego Pana, a wtedy będziecie mocni. Na tym polega umocnienie. Korzystajmy z tego, co mamy w Nim. Korzystajmy z mocy Jego krzyża. Korzystajmy z tego, że jesteśmy wolni w Nim. Jak wielu ludzi nie umie żyć wolnością. Niby przebaczone grzechy. Ale ciągle czuje ich brzemię na plecach. Po co? To szatan cię okłamuje. To szatan przygniata cię tymi wspomnieniami. Nie musisz tak żyć. Masz wolność w Chrystusie. Nie ma potępienia w Chrystusie. Moi drodzy, im bardziej zanurzasz się w łasce, im bardziej zanurzasz się w tajemnicy krzyża, tym bardziej widzisz swoją słabość, swoją bezradność, ale tym bardziej widzisz Jego moc. Tym bardziej widzisz Jego możliwości. I to jest jakby istota naszego wzmacniania się z Nim. Chrystus we mnie. Chrystus we mnie. To jest istota naszej siły. Moi drodzy, nie chodzi o rzeczy jakieś tam inne. To jest najważniejsze. Chrystus we mnie. Moi drodzy, żyję życiem Chrystusa. Żyję prawdą tego, co daje mi Golgota, a nie własnymi emocjami, które mnie będą zwodzić, które szatan będzie wykorzystywał do tego, żeby mi wmawiać, że jestem nikim, że nic nie mogę, że ledwie się czołgam. To nieprawda. Nie kupujmy tego od Niego. Jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni po to, aby żyć w wolności i cieszyć się nią. Moi drodzy, to jest istota naszego wzmacniania. Apostoł Paweł mówi, wzmacniajcie się. Żołnierzu, wzmacniaj się. Golgotą, krzyżem, łaską. Żyj tym. Ale w jaki sposób? To nie zadziała, że to dziś tylko usłyszałeś. To jest tylko taki impuls, aby cię uświadomić i przypomnieć o tym, co pewnie zresztą dobrze wiesz. Ale nastąpi to w relacji. To następuje w relacji z Nim. Kiedy przebywasz z Nim, kiedy z Nim rozmawiasz, ta świadomość nasącza twoje istnienie, twoją mentalność. Nikt ci tego później nie wyrwie. Informację, którą teraz usłyszałeś, może za progiem ci już ktoś wyrwać. Ale tego, co przeżyjesz z Nim, tego ci nikt nie wyrwie. Moi drodzy, to jest jakby jeden filar naszego wzmacniania się. A drugi filar, bardziej praktyczny. Wyobraźcie sobie, znowu wracamy do żołnierza. Wyobraźcie sobie żołnierza, takiego mocnego, który siedzi dłuższy czas gdzieś tam w kantynie, czy w koszarach, czy gdzieś w domu, wszystko jedno. I studiuje wszystkie książki o technikach wojennych. Ma tak głowę napakowaną, ale już długo, długo, długo nigdzie nie biegał, nie trenował. Pomyślcie, że teraz nagle trzeba mu ubrać kilkunastokilogramowy ciężar zbroi i z innymi biec kilka kilometrów. Po pół kilometra padnie i wróg go dobije. Moi drodzy, drugi filar to jest praktyka, to jest trening. Żołnierz musi być w ruchu, żeby móc być sprawny. Zgadzacie się ze mną? Żołnierz musi trenować.
Żołnierz siedzący na kanapie, po chwili żaden żołnierz. A więc, moi drodzy, pierwsza rzecz, najważniejsza, o której mówiłem wcześniej, to jest przebywanie w relacji i zrozumienie głębi krzyża, życie łaską, życie prawdą o swoim zbawieniu. Ale druga to wychodzić, to trenować. Ten świat wokół nas ginie. Potrzebują światła Ewangelii. Potrzebują Ciebie i mnie. Mamy teraz niesamowity czas, Dniem Pamiętania. Ilu ludzi już z Twojego otoczenia o tym wie? Są ulotki. Zapraszajmy. Zapraszajmy. To jest jeden z wielu możliwości, ale najważniejsze jest chyba ta indywidualny kontakt z ludźmi. Rozmawiać z nimi. Moi drodzy, jeśli trzeba, jeśli tak nas będzie Duch prowadził, to modlić się o nich, o ich uwolnienie, o ich uzdrowienie. Może ten poligon rozpocznie się od naszego domu, naszej rodziny, najbliższych, potem małej grupki, potem dalej może na modlitwach, aż w końcu Bóg będzie nas mógł używać w szerszy sposób. A więc, moi drodzy, podsumowując, to, co chciałbym, żeby dzisiaj naprawdę do nas dotarło, to ta prawda, że jestem naprawdę na froncie, że nie ma żartów, że to nie jest czas na spanie, że to nie jest czas na obojętność. Więc druga rzecz, jeśli trzeba, mówię, to obudź się. Jeśli trzeba, to porzuć grzech i wzmacniaj się. To dotyczy już każdego. I wzmacniajmy się. Wzmacniajmy się po pierwsze przez objawienie mocy krzyża, przez życie poleganie tylko na Jego łasce. Chrystus we mnie. A po drugie, to ten trening. Moi drodzy, samo tylko siedzenie w kościelnych ławkach czy krzesłach to trochę za mało. Samo tylko spędzenie czasu w komorze modlitwy bez wychodzenia to też troszkę za mało. Ale powiem wam, to w zasadzie jest nawet niemożliwe. Bo jeżeli ktoś naprawdę w modlitwie zachwyca się Bogiem, ten nie jest w stanie milczeć. Ten mówi tak jak apostołowie: nie mogę nie mówić. Jeżeli naprawdę przeżywasz świeży dotyk Boga, nie jesteś w stanie o tym milczeć. Widzimy mnóstwo przykładów w Ewangelii i w dziejach, jak to funkcjonowało. A więc wzmacniajmy się, moi drodzy, bo jesteśmy na froncie. I jeszcze raz przypomnę te słowa, które Bóg przekazał do naszego brata i w sumie do naszego zboru. Czy muszę dać Ci wojnę, by obudzić Twoją żarliwość? Ktoś może mieć problem z tym, czy to jest teologiczne, że Bóg nie posyła doświadczeń, że Bóg nie posyła w cudzysłowie wojny. Nie chcę teraz tym polemizować, ale powiem jedno. Jeśli tak się dzieje, to jest łaska. Nie ma czasu już teraz na świadectwa, ale mógłbym powiedzieć kilka z mojego życia. To jest łaska, jeżeli Bóg ratuje, nawet poprzez trudne okoliczności. Wiecie, drobny obraz, gdybyś szedł z dzieckiem w górach, on się pośliźnie i ty w ostatniej chwili złapiesz go za włosy. Boli, prawda? Trzymanie za włosy ciężaru człowieka to musi boleć strasznie. Będziesz się tym przejmował, że go to boli? Czy go ratujesz? To jest łaska, jeśli Bóg nas ratuje. Ale wiecie, że Bóg nie ma obowiązku tak robić? Bóg dał nam słowo. I wcale nie ma obowiązku za nami biegać i ratować, i wyciągać, nawet w ten sposób. Psalm 81 o tym mówi. Może go otworzę na koniec. Słuchaj, ludu mój, upominam Cię. Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u Ciebie Boga innego i nie kłaniaj się obcemu, Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, napełnię je. Lecz lud mój nie słucha mego głosu. Izrael nie był mi uległy. I teraz słuchajcie. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca.
by postępowali według zamysłów swoich. Pan Bóg może zostawić. To łaska, jeśli tak jak Pan Bóg powiedział do naszego brata, że może posłać wojnę, to jest łaska. Ale po co na nią czekać? Nie lepiej słuchać? Nie lepiej słuchać Bożego głosu, który mówi, który dopomina się o naszą gorliwość. O to, abyśmy się obudzili i abyśmy się wzmacniali. Bo chodzi o nasze życie.